Cześć, to jest 77. odcinek, w którym obawiamy sobie zadania pod egzaminem ustawodawcy z matematyki. I dzisiaj zaproszę Cię na jeszcze kolejne zadanie z geometrii przestrzennej. A zadanie jest następujące. Siatkę prostopadłościanu o wymiarach 1 decymetr na 2 decymetry na 4 decymetry wycięto z prostokątnego kartonu o wymiarach 10 decymetrów na 7 decymetrów. Jaki procent powierzchni kartonu stanowiła wycięta siatka prostopadłościanu? Ok, przejdźmy do rozwiązania tego zadania. OK, zaczynajmy. I naszkicowałem rysunek. Czyli wygląda to mniej więcej tak, że mamy jakiś karton o wymiarach 7 decymetrów na 10 decymetrów, tak? Jest to prostokątny karton, tak? I z tego kartonu wycinamy tutaj siatkę tego prostopadłościanu o wymiarach 1 decymetr na 2 decymetry na 4 decymetry, tak? Czyli wygląda to mniej więcej tak. I pytanie jest, jaki procent powierzchni tego całego kartonu stanowi... Wycięta siatka prostopadłościanu, tak? Czyli po prostu musimy policzyć stosunek tej powierzchni do powierzchni całego kartonu, tak? I przemnożyć razy 100%, tak? Zamienić na procenty, no nie? I wiemy dobrze, że ta powierzchnia tej siatki prostopadłościanu, no to jest po prostu powierzchnia całkowita prostopadłościanu, tak? To jest tożsame, tak? Czyli mamy tak, z jednej strony pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu. Podzielimy przez powierzchnię kartonu i pomnożymy razy 100%, tak? No dobrze, no to policzmy po kolei pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu. No to jest kalkulowane następująco, tak? Prostopadłościan ma trzy pary ścian, tak? Które są prostokątami, identycznymi prostokątami, tak? Raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6, tak? Trzy pary mamy. I w takim razie liczy się to następująco. Dwa razy i w nawiasie. A razy B, dodać. A razy C, dodać. B razy C, tak? Gdzie ABC C, no to są poszczególne tutaj krawędzie tego prostopadłościanu. Tak? Na przykład w naszym przypadku może być, że na przykład A to jest 1 decymetr. B to jest, to są. 2 decymetry i C, najdłuższa krawędź, to są 4 decymetry, tak? Przypomnieniowo. Dobrze, no i pokalkulujmy, tak? To będzie następująca kalkulacja, że to będzie tak. 2 razy i tak. A razy B, no to 2 razy 1, no to będzie 2. Dodać. A razy C, no to 1 razy 4, no to będzie 4. Dodać. B razy C, czyli 2 razy 4, no to będzie 8. Tak? To się równa, to się równa 2 razy i tak. 2 plus 4, no to będzie 6. 6 plus 8, no to będzie 14. Czyli mamy 2 razy 14, a to się równa 28 decymetrów kwadratowych. Tak, powierzchnię wyrażamy w decymetrach. Oczywiście pamiętamy, tak, tutaj przemnażaliśmy takie same jednostki, ale gdyby w jakimś zadaniu było, że na przykład tu byłyby centymetry, metry, to musimy zawsze uspólnić do jednej tej jednostki, tak? Czyli mamy powierzchnię, pole powierzchni całkowitej tego ścianu, tak, 28 decymetrów kwadratowych, tak. A powierzchnia tego kartonu, tak, no to będzie tak, no karton jest prostokątem, tak, no to A razy B, tak, jeden bok razy drugi, tak, czyli 7 razy 10, czyli 70 decymetrów kwadratowych, tak. Okej. Okay. Dobrze, i teraz liczymy, jaki procent stanowi tutaj ta siatka prostopadłościanu względem całego kartonu. Tak? No to możemy od razu tutaj już policzyć, tak? Podstawić, tak? Czyli mamy tak. Tu skalkulowaliśmy tą powierzchnię tego prostopadłościanu, jednocześnie będącą powierzchnią siatki tego prostopadłościanu na 28 przez 70, tak? Tutaj mamy decymetry kwadratowe, decymetry kwadratowe, jednostki są takie same, tak zawsze porównujemy do siebie te same jednostki, tak, razy 100%, tak. I zobacz, no na przykład na szybko tu się skróci 0 nam, tak. Tutaj 7, potem nam się skróci tutaj z 28, tu zostanie 1, tu zostanie 4, czyli zostanie 4 razy 10%, czyli 40%, tak. I to jest odpowiedź na to zadanie, tak. Powierzchnia siatki tego prostopadłościanu stanowi 40% całego kartonu z którego wycinaliśmy tą siatkę prostopadłościanu. Ok, dzięki za zadanie. Jeżeli masz jakieś pytanie, napisz w komentarzu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Powodzenia w nauce. Cześć.